Zeuge Adolf Gawalewicz, Polen, Jurist, 47 Jahre alt, 54. Verhandlungstag, 11.06.1964. Pan zrozumiał pytanie? Sind Sie damit einverstanden, dass wir Ihre Aussage auf einem Tonband aufnehmen, zum Zwecke der Gedächtnisstütze des Gerichts? Czy zgadza się Pan z tym, że zeznanie Pana będzie wzięte na taśmę magnetofonową? Ja. Dann wollen Sie uns bitte sagen, was Sie von dem Angeklagten Klär wissen. Co Panu wiadomym jest o oskarżonym Klärze? Bardzo wcześnie, po kilku miesiącach pobytu w obozie, stałem się muzułmanem. Nach sehr kurzer Zeit, nach einigen Monaten meines Aufenthaltes im Lager, wurde ich zu einem Musulmann. I już na wiosnę w 1941 roku miałem 36 kg wagi. Und bereits im Frühling 1941 wog ich lediglich 36 kg. Wann sind Sie hingekommen ins Lager? Kiedy Pan przybył do obozu? Am 9. Januar 1941. Und bis wann sind Sie geblieben? Bis Juni 1944. Ja. Sie waren also sehr stark abgemagert und... Ja, ich mam zdjęcie z tych czasów. Ich habe ein Bild aus dieser Zeit. Bitte schön, jawohl. Schon, już miałem wtedy 36 kilo wagi, to jest wiosna 1941 roku. Geben Sie es gleich weiter. Wir geben es nachher zurück. Dankeschön. Dlatego moja historia jest szczególnie nietypowa, ponieważ w obozie oświęcimskim nie zajmowałem żadnych funkcji i prawie przez cały okres byłem takim muzułmanem, mimo to przeżyłem. Darum ist meine Geschichte nicht so typisch. Ich habe nämlich keine Funktion im Lager ausgeübt. Und obwohl ich die ganze Zeit über Musulmann war, habe ich jedoch das Lager überlebt. Przebywałem wielokrotnie na szpitalu obozowym. Sehr oft befand ich mich im Krankenbau. W kwietniu 1942 roku, April 1942, przebywałem na bloku 20. Befand ich mich auf dem Block 20. Na Stubie Nummer 10. Die Nummer 10, also Saal Nummer 10. Saal Nummer. Na której Stubowym był Stanisław Rospęk. Stubenälteste war dort Stanisław Rosek. Rospęk. 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 Stanisław Rospęk. Rospęk. Na... Ja. Ta sala nazywała się Schonungowa sala. Diese Saal nannte man Schonungssaal. Na sali tej byli umieszczeni tacy muzułmanie jak ja, to znaczy ci wszyscy, co byli określani jako posiadający allgemeine Körperschwach. Schwäche. In diesem Saal befanden sich solche Menschen wie ich, also die man allgemein die man bezeichnete als allgemeine Körperschwäche, also als solche, die so entkräftet waren, dass man ihren Zustand mit allgemeine Körperschwäche bezeichnete. Pewnego dnia w kwietniu. An einem Tag im April. Ówczesny SDG. Józef Kler. Dali. Wszedł na salę. Also eines Tages im April betrat den Saal der damalige SDG Józef Kler. Podszedł do stołu, gdzie były nasze karty ewidencyjne. Er kam auf den Tisch, auf dem sich unsere Evidenzkarten befanden. I przez dłuższy czas prowadził rozmowę z Rozpękiem i jeszcze z innymi osobami funkcyjnymi. Und er führte eine längere Zeit durch ein Gespräch mit dem Rozpęk und mit den anderen Funktionshäftlingen.
dzień czy dwa dni później był dzień urodzin Adolfa Hitlera. Einige Tage später kam der Geburtstag von Adolf Hitler. Das war der 20. April. Stąd pamiętam bardzo dobrze ten moment, ponieważ jako muzułman interesowałem się specjalnie kwestią jedzenia i wśród mojego środowiska była nadzieja żyła, że w tym dniu otrzymamy jakąś lepszą zupę. Ich erinnere mich an diesen Tag sehr gut, weil ich als Musulman mich besonders für das Essen interessierte. Und unter den Menschen, die so wie ich waren, keimte die Hoffnung auf, dass wir vielleicht an diesem Tage eine etwas bessere Suppe bekommen. Jeszcze wrócę do tego momentu, gdzie przed dwoma dniami, czy przed trzema dniami. Mianowicie, ich komme jetzt zurück zu dem Ereignis zwei Tage vorher. Po pewnym czasie zostało odczytanych niedużo nazwisk, 15 do 20 nazwisk. Nach einiger Zeit lang nämlich wurden einige Namen, so 15 bis 20 Namen verlesen. A na sali tej przebywało około 300 Schonungowców tych. Und in diesem Saal befanden sich etwa 300 so Schonungsbedürftige sogenannte. Ci wyczytani, tych 15 czy 20 odczytanych, zostało wywołanych na salę i z powrotem potem kazano im pójść. Wywołanych z sali. Z łóżek na salę, do przeglądu. Diese 15 oder 20 Personen, die aufgerufen wurden, mussten in den Saal, also im Saal hervortreten und so kurz, um kurz angeschaut zu werden. Z tych tylko 7, 8, bardzo mało, kilka osób zostało zwolnionych na obóz, a reszta została z nami. Von diesen Personen, einige wenige, wurden ins Lager entlassen und der Rest blieb mit uns. 20. kwietnia przebrano nas w letnie koszule po jeńcach radzieckich, tak zwany gimnastiorki, nie potrafię tego przetłumaczyć. Mm-hmm. Am 20. April bekamen wir so Sommerblusen von den sowjetischen Kriegsgefangenen, so Feldblusen sogenannte. I także po jeńcach spodnie. Und ebenfalls bekamen wir Hosen, die auch den sowjetischen Kriegsgefangenen gehörten. Następnie cała załoga tej sali została, kazano nam wyjść i zostaliśmy załadowani do samochodów ciężarowych. Dann bekamen wir einen Befehl, wir alle, die im Saal waren, raus zu gehen und wir wurden dann auf die Lastautos verladen. Tutaj na marginesie chcę takie małe wyjaśnienie złożyć. Am Rande möchte ich jetzt eine kleine Erklärung abgeben. Wydarzenia, które opisuję, bezpośrednio poprzedzają akcję rozpoczęcia masowego gazowania w Brzezińce. Also diese Tatsachen, die ich jetzt beschreibe, die folgten unmittelbar den Beginn der Massenvergasungen in Birkenau. Czyli ja byłem świadkiem zarówno jeszcze metod, przepraszam, że wulgaryzuję, bo trudno mi znaleźć określeń, metod tradycyjnych metod, nienowoczesnych metod zabijania ludzi. Ich war Zeuge also, entschuldigen Sie, dass ich so mich ausdrücke, noch den vulgären, der primitiven Art der Menschentötungen. Und später auch war ich Zeuge der anderen Methoden. A więc załadowano nas do tych samochodów i zostaliśmy wywiezieni
do Birkenau. Wir wurden also auf die Lastautos verladen und man brachte uns nach Birkenau. Przy ładunku do samochodu w porządku pilnował SDG Kler. Bei dem Verladen auf die Lastautos überwachte die ordnungsgemäße Durchführung der Angeklagte SDG Kler. Zwracał uwagę fakt, że nikt nas nie bił ani nie popędzał. Es fiel auf die Tatsache, dass kein Mensch uns geschlagen hat und niemand uns getrieben hat. Powiedziano nam, jedziecie zur leichte Arbeit. Man hat uns gesagt, ihr werdet jetzt zu einer leichten Arbeit gebracht. Przyjechaliśmy do Birkenau. Wir kamen in Birkenau an. Do murowanego baraku, który wtedy miał numer 4. Zu einer gemauerten Barake, die damals die Nummer 4 trug. Później ten barak został otoczony murem. Später wurde eine Mauer drum gebaut. Przemianowany na Isolierstation. Und den Namen änderte man in die sogenannte Isolierstation. I numer 7 dostał. Dieser Block bekam dann die Nummer 7 później. Später. Wśród mieszkańców tego bloku, blok ten był nazywany poczekalnią do gazu. Die Bewohner dieses Blocks nannten ihn der Wartesaal zum Tode. Gdy przyjechaliśmy na miejsce, zastaliśmy tam małą grupę około 30 kilka wynędzniałych postaci. Als wir dort ankamen, fanden wir dort 30 oder 30 und ein bisschen mehr abgemagerte Gestalten vor. To, jak ci koledzy powiedzieli nam, mnie i tym nowym przybyszom, cugangom, że oni są resztką z około 1200 muzułmanów wywiezionych przed blisko miesiącem ze Szonungu. Sie, diese Kameraden, sagten uns, also den Zugängen und auch mir persönlich, dass sie ein Rest sind von einer Gruppe von 1200 Muselmännern, die von der Schonung gebracht wurden. Wtedy zrozumiałem, jaki los nas czeka. Damals habe ich verstanden, was für Schicksal auf uns hier wartet. Ponieważ wiedzieliśmy, że tylu z kolegów z mojego środowiska muzułmańskiego pojechało do Brzezinki i do oni byli rzucani na ziemię i mordowani przez pijanych SS-manów. I potem auta ze zwłokami przyjeżdżały z powrotem do krematorium Oświęcim. Ja nie zrozumiałam, proszę pana, tego. Pan powiedział, że widziałam, co nas czeka teraz, dlatego, że już poprzednio. Że ci, co poprzednio pojechali, reszta tych, ci, co nie żyją, to byli po przyjeździe na tym bloku mordowani, a ich zwłoki przywożono z powrotem do Oświęcimia pierwszego i tam spalano krematorium. A więc wiedzieliśmy, że w Brzezińce dzieje się rzeczy straszne i tam się pojechali. Also wir erfuhren dann, was für schreckliche Dinge sich in Birkenau abspielen. Dass unsere Kameraden, die auch Muselmänner waren, nachdem sie dorthin gebracht wurden, furchtbar geschlagen und getreten wurden von den betrunkenen SS-Männern. Und dann brachte man die Leichen wieder nach Auschwitz zurück. Wir wussten also, dass uns hier in Birkenau auch etwas Schreckliches erwartet. Nie nowoczesne metody zabijania ludzi w okresie od 20 kwietnia do 3 maja. Diese nicht modernen Methoden des Tötens von Menschen in der Zeit von do 20 kwietnia od 20 kwietnia do 3 maja. In der Zeit vom 20. April bis zum 3. Mai 1942. 1942.
Tak jest. Jawohl, 1942. Te metody. I proszę Wysokiego Sądu, ja nie chciałbym sądu przeciążać szczegółami, które mi bardzo trudno jest przekazać. Niemniej muszę chociaż kilka zdań opisać ten sposób eksterminacji, chociaż to też dla mnie nie jest przyjemność. Ja, ich möchte bitte das Hohe Gericht nicht belasten, und zwar nicht mit Einzelheiten, die ich dann schildern muss. Ich möchte Sie damit wirklich nicht in Anspruch, Ihre Zeit in Anspruch nehmen, aber ich bin gezwungen, auch die Einzelheiten des Tötens hier zu schildern. Das gehört wirklich nicht zu angenehmen Dingen. Haben Sie diese Einzelheiten selbst erlebt? Ja. Mit eigenen Augen gesehen und gehört. Właśnie dlatego i też dlatego, że wydaje mi się, że jestem jedyny pozostały przy życiu świadek tej mrocznej karty historii obozu Święcimskiego i jest moim moralnym obowiązkiem dać świadectwo prawdzie. Ja, das habe ich mit eigenen Augen gesehen. Und gerade eben, weil ich der Meinung bin, dass ich vielleicht der einzige überlebende Zeuge dieser schwarzen Karte im Leben des Lagers Auschwitz bin, darum halte ich für meine Pflicht, jetzt das Zeugnis abzugeben und der Wahrheit auf diese Weise zu dienen. Otóż, darf ich? Ja, bitte schön. Otóż te metody, te tradycyjne metody zabijania ludzi polegały na tym. Po pierwsze. Also diese traditionellen Methoden des Menschentötens waren folgendermaßen. Głodzenie, a więc dawano nam, nie dawano nam. Erstens verhungern lassen. Głodzenie polegało na tym, że przez całe te przeszło dwa tygodnie dostaliśmy dwa albo trzy razy litr zupy na trzech do pięciu ludzi. Also hungern, verhungern lassen. Und zwar auf welche Weise? Auf folgende. In zwei Wochen bekamen wir zwei oder dreimal ein Liter Suppe für drei bis fünf Personen. Nie więcej jak dwa razy dostaliśmy 1400 gramowy bochenek chleba na 8 do 10 ludzi. Nicht mehr als zweimal in dieser Zeit bekamen wir 1400 Gramm wiegendes Brotleib für 8 bis 10 Personen. Druga metoda. Obowiązkowe stanie. Cały dzień obowiązkowo stanie. Było stanie. Zweite Methode des Tötens. Den ganzen Tag. Jeden Tag. Jeden Tag, den ganzen Tag durch stehen müssen. A bardzo często, średnio co drugą noc, stójka obowiązkowa była także przez całą noc. Co drugi dzień. Tak mniej więcej. Co drugi. Und ungefähr jede zweite Nacht musste man auch die ganze Nacht durchstehen. W czasie nocnych stójek pijani SS-mani często robili zabawy, urządzając nam w beczkach zebranych po deszczowej wodzie, bo wtedy był początek obozu, więc jeszcze z wodą było bardzo trudno w Brzezińce, przymusowe kąpiele, znaczy zabijano ludzi przymusowo ich. Und dabei, während dieser nächtlichen Stehappellen, die betrunkenen SS-Männer machten ihren Spaß damit, dass sie Menschen in den Fässern mit Wasser ertrankten. Gdy dostaliśmy się szczęśliwie na noc do tych koi, do bloku, do box, wenn wir glücklicherweise wieder in unsere Boxen zurückkamen, im Block, to kilkakrotnie mieliśmy wizytę pijanego towarzystwa. Da hatten wir oftmals noch einen Besuch von einer betrunkenen Gesellschaft. Gdzie jeden, towarzystwo,
w tym towarzystwie byli Blockfinerzy i jacyś funkcyjni, przypuszczam, z każdej kompanii, nie wiem tego. Und in dieser betrunkenen Gesellschaft, da befanden sich die Blockführer und Funktionshäftlinge. Ich weiß nicht, wer das war, aber ich glaube von der Strafkompanie. Jeden z tych funkcyjnych chlubił się tym, że jednym uderzeniem pałką rozbija mózg. Einer von diesen Funktionshäftlingen prahlte damit, dass mit einem Stock Hieb in der Lage sei, das Gehirn ins Zwei zu brechen. Wtedy w grobowej ciszy padała komenda wystawić głowy i te straszne sekundy trwały, czy moja głowa spodoba się temu oprawcy. Und dann fiel jedes Mal der Befehl, die Köpfe auszustrecken. Und da folgten die furchtbaren Minuten. Um Gottes Willen wird mein Kopf dem Henker gefallen oder nicht? Na bloku tym istniał zakaz udzielania jakiejkolwiek pomocy lekarskiej. Auf diesem Block herrschte das Verbot, keine ärztliche Hilfe geben zu lassen. Jest mi to wiadomo stąd, ponieważ na bloku tym w chwili naszego przybycia znajdowało się około 190 radzieckich jeńców wojennych. Ich weiß es auf diese Weise, dass in dem Augenblick, in dem wir auf den Block kamen, befanden sich dort auch 190 russische Kriegsgefangene. I do tych jeńców sowieckich przychodził z opieką lekarską w warunkach obozowych doktor Ciepielowski Marian. Und zu diesen sowjetischen Häftlingen, sie ärztlich zu betreuen, natürlich im Rahmen der Lagermöglichkeiten, ein Dr. Ciepielowski Marian. Z doktorem tym zawiązała się między nami przyjaźń. Z panem. Ze mną. Zwischen mir und diesem Dr. Ciepielowski entstand im Laufe der Zeit eine enge Freundschaft. To też jest bardzo dziwne, bo ja na tym strasznym bloku potrafiłem jemu deklamować poezję naszego jednego wieszcza narodowego, a on mi przynosił chleb, który dawał mi w latrynie, do której droga usłana była zwłokami. Das ist wirklich eine ganz, es war ein ganz merkwürdiger Zustand. Ich deklamierte ihm Gedichte von einem unserer größten Dichter und brachte mir dafür Brotstücke in der Tasche und übergab mir dieses Brot auf der Latrine, zu der Leichen unterwegs nebeneinander führten. Also Poesie und Latrine. Dzięki temu razem z około 20 kolegami doczekałem dnia naszego święta narodowego, to jest 3 maja. Also auf diese Weise konnte ich mit 20 anderen Kameraden überleben und den Tag unseres Nationalfeiertages am 3 Mai zu treffen. Ja pragnę sąd, Wysoki Sąd uspokoić, ja zaraz kończę te. Ich möchte Sie beruhigen, ich bin sofort fertig. Ich beende gleich das Thema. 3 maja na blok przyszli z Oświęcimia pierwszego pielęgniarze, wydano nam zupę i przyszedł cugank. Wydano nam am chleb, 3. Mai, normalne freflegum dostaliśmy. Am 3. Mai kamen w unseren Block die Pfleger aus dem Auschwitz I und brachten uns die normale Verpflegung. Es kam auch ein neuer Zugang. Duży. Und zwar ziemlich groß war er. Następnego dnia odbyła się pierwsza w Brzezińce wybiórka więźniów do gazu, do której poszli, przypuszczam, ci, co przetrzymali tamten okres i pewna liczba. No. Am nächsten Tag, also am 4. Mai, fand die erste in Birkenau Selektion zur Vergasung statt. Und bei dieser Selektion gingen in den Tod diejenigen, die bereits das vorher Geschilderte überlebt haben, naja, und auch die anderen auch. Tę selekcję przeprowadzał
w Brzezińce SDG, którego nazwiska nie pamiętam. Diese Selektion wurde in Birkenau von einem SDG durchgeführt, an dessen Namen ich mich nicht erinnere. Kończąc historię poczekalni do gazu, chcę tylko powiedzieć, że przebywałem na tym strasznym bloku, gdzie około 10 tysięcy ludzi w moich oczach szło do samochodów, spędziłem do września. Also in diesem schrecklichen Wartesaal, in dem unter meinen Augen 10.000 Menschen auf die Lastautos verladen wurden, bis September des gleichen Jahres. Zacząłem o SDG Józefie Klerze i na nim tę część chcę zakończyć. Ich begann diese Geschichte mit dem Angeklagten SDG Kler und mit ihm möchte ich auch diese Etappe beenden. Formalnie to było niewinne Überstellung. Formell war das eine unschuldige Überstellung. Ale skoro my, muzułmanie, wiedzieliśmy, co to oznacza to słowo, ponieważ byli ci nasi poprzednicy, tak tam... Aber wir, Muzułmänner, wir wussten ganz genau, was diese Überstellung bedeutet. Także przypuszczam to samo, bo co najmniej tyle samo wiedział SDG. Und da nehme ich an, dass zumindest so viel wie wir, zumindest so viel war es dem SDG auch bekannt. Następnie. Po powrocie do we wrześniu. To jest też długa historia i tego sądu nie będę fatygował. To jest eine lange Geschichte und ich möchte das Gericht damit nicht in Anspruch nehmen, aber im September kam ich dann z powrotem wróciłem do zurück Auschwitz ins Auschwitz I. I tam Lager Auschwitz od, od przyjaciela, który był pflegerem, Steinda Jan, Steinda. Steinda Jan, dowiedziałem się, że on próbował ratować mnie wtedy 20 kwietnia, bo byłem na liście, takiej samej liście, jak się dla SDG Klera robiło na fenol. Według tych samych kryteriów lista była sporządzona. Als ich ja zurückkam im September ins Lager Auschwitz I, erfuhr ich von einem meinem Freund, dem Pfleger Steinder Jan, dass er versucht hatte, mich am 20. April damals zu retten, weil ich bereits auf der Liste war, die für den Angeklagten Claire zum Abspritzen mit Phenol vorbereitet wurde. Gdy jakieś kilka miesięcy później zgłosiłem się do, na blok 28, tak. To wtedy powiedziano mi, że twojej karty nie ma, została tak wycofana, jak się wycofuje kartę ewidencyjną ludzi nieżywych. Als ich einige Zeit lang später auf dem Block 28 vorsprach, da sagte man mir, wir haben deine Evidenzkarte nicht mehr, sie ist so zurückgezogen, wie es bei den Häftlingen geht, die bereits tot sind. Te przeżycia, które tu w skrócie zeznaję, opisałem w przeglądzie lekarskim sprzed trzema laty ogłoszony. Mam ten przegląd ze sobą. Czasopismo. Tak. Ich, diese Erlebnisse, die ich jetzt geschildert habe, habe ich in einem Artikel, der in Ärztliche Übersicht, das ist eine Zeitschrift, veröffentlicht wurde. Ich habe diese Zeitschrift mit. Dankeschön. Haben Sie im Mai 1943 noch einmal eine Selektion im Häftlingskrankenbau des Stammlagers erlebt? Pan jeszcze raz w maju 1943 roku przeżył selekcję na izbie chorych w obozie macierzystym? Tak jest. Ja. Ja to też bliżej pozwolę sobie. Ich werde mir erlauben, das auch etwas näher zu beschreiben. To było na przełomie, kwietnia, miesiąca kwietnia i maja. Das war Ende April, Anfang Mai. Anfang Mai. Znowu przebywałem na bloku 20, tym razem na sali numer 8. Ich befand mich wiederum auf dem Block 20, diesmal im Saal Nummer 8.
z polecenia Schreibera blokowego, tak. Będąc tam jako chory, prowadziłem pomocniczą ewidencję stanu tej. Auf Anordnung des Blogschreibers half ich ihm dabei, eine Evidenz der Stärke des Blogs zu führen. Pomocnicza, to była tak das war keine offizielle Evidenz, sondern hilfsweise aufgestellt. Całego blogu. Dlatego ten okres mi się tak wyrył w pamięć, że to właśnie była rocznica, gdy ja byłem Überstellt, bo to też był kwiecień, maj i wtedy był też kwiecień, diese maj. Tag blieb mir besonders im Gedächtnis haften, weil es ein Jahrestag war, nachdem ich schon einmal überstellt wurde. Das war auch im April, ein Jahr vorher, April, maj. Ta selekcja była robiona jakby w pewnym pośpiechu. Diese Selektion wurde in gewissem Maße in eine Eile durchgeführt. Eile. Eile. Jak gdyby była nagle zarządzona. Das sah so aus, als ob das plötzlich angeordnet wurde. Ponieważ sztubowym był Hermann Wutschke na tej sali, Reichsdeutsche. Hermann Wutschke. Wutschke. Also der Stubenälteste war damals ein Reichsdeutscher, Hermann Wutschke. Który zresztą mnie i innych, kilku innych kolegów starał się wtedy ratować. Der übrigens sich bemüht hat, damals mich und einige andere Kameraden zu retten. Przyszła wiadomość, że mamy przygotować się do przeglądu. Es kam die Nachricht, dass wir uns bereit halten müssen, weil jemand kommt. Karty ewidencyjne zostały rozdane, uporządkowane i rozdane każdemu choremu do ręki. Die Evidenzkarten wurde in Ordnung gebracht und jedem Kranken in die Hand gegeben. Na salę wszedł znowu, tak, zjawił się SDG. Jeszcze funkcyjny. Kto? SDG? Josef Klär. Ja. Im Saal erschien damals der SDG Josef Klär und die anderen Funktionshäftlinge. Wtedy, to był w tym okresie sztubowy Hermann Wutschke robił takie. To jest taki szczegół. Robił takie przepierzenie, budował sobie takie przepierzenie, takie oszalowane, taki pokoik sobie robił. Z desek i kości. Dla siebie. Dla siebie, dla jakichś tam celów takich. Ja, damals, takich. Das ist so eine kleine Einzelheit, baute der Stubenälteste Hermann Wutschke für sich so einen kleinen abgesperrten Raum mit Decken und so weiter. Drzewo, mit Sperrholz. Zaprawa jakaś wapienna na tym była, coś takiego. Ja, es war auch irgendeine Kalkmasse da drauf auf dem Sperrholz. I SDG Josef Klär wdał się w nim z żywym zainteresowaniem, omawiał, myśmy czekali na selekcję. Und der Angeklagte Klär mit großem Interesse besprach mit dem Wutschke eben diesen abgetrennten Raum. Und wir warteten auf die Selektion, indem er das Gespräch mit Wutschke führte. SDG czekał na kogoś, czy co, nie wiem, w każdym razie po pewnym czasie z wyraźną oznaką zniecierpliwienia porozmawiał z Hermannem Wutschke i ten mu wskazał prawą część sali. Ich weiß nicht, ob der SDG auf jemand gewartet hat oder nicht, aber nach einer Weile mit einer gewissen Ungeduld sagte er etwas und Wutschke zeigte ihm die rechte Seite des Saals.
Nie wiem, o jakie szczegóły się pytał. Ich weiß nicht, nach welchen Einzelheiten dabei fragte. W każdym razie też w pewnym sensie nietypowa selekcja, mała selekcja to była, bo jedenfalls, tylko połowa sali była poddana tej selekcji. Jedenfalls war das keine typische Selektion, eine kleine Selektion, weil nur dieser eine Teil des Saals, nur diese rechte Seite, dann der Selektion, von der Selektion umfasst wurde. Zostało wybranych zur Überstellung około 70 więźniów. Etwa 70 Häftlinge wurden damals zur Überstellung ausgesucht. W tej grupie najliczniejsi byli obywatele holenderscy. In dieser Gruppe am meisten waren die holländischen Staatsangehörigen vertreten. Szczególnie pamiętam młodego, dla mnie jako laika, zdrowo wyglądającego chłopca, około 18-20 lat, który był silny, zdrowy, bardzo sympatyczny. Besonders fiel mir da ein junger Mann, also für mich als Laien, ein starker, gesunder, junger Mensch von etwa 18 Jahren, sehr sympathischer Mensch, der kam dann auch mit. Później w książce ewidencyjnej odkreślałem, kreśląc różową kredką tych 70 nazwisk tych, co zostali überstellt. Später im Evidenzbuch habe ich die Namen durchgestrichen von den 70 Personen, die dann ausselektioniert wurden, und zwar mit rosa Stift. I ponieważ mam umysł, mam zamiłowanie do refleksyjnych, do myślenia refleksyjnego, to też już kończę, proszę Wysokiego Sądu, tę opowieść, to wtedy zwrócił uwagę na ten kontrast, na to, że ja znam już ten los, który tych ludzi czeka. Pod tym słowem Überstellt i ten nonsens tych sprzeczek, tych ludzi wybranych o kawałek rzemienia, wybuchały te gwałtowne sprzeczki, tak mnie znane, na tematy zupełnie nieistotne. Da ich so besonders veranlagt bin, so zum Reflexdenken, da überlegte ich gerade, wie merkwürdig, ich wusste doch, was man unter dem Wort Überstellung versteht. Und diese, unter diesen Menschen, die eben überstellt wurden, brachten dann so Streitigkeiten um Kleinigkeiten, um ein Stück Riemen oder um irgendetwas immer wieder auf. Diese Menschen fuhren an dem gleichen Tag, Nachmittag fort. Ja. Sie haben also in der Kartei diese 70 ausgesuchten Häftlinge durchstreichen müssen. To nie była kartoteka, tylko to był zeszyt, tak jak szkolny zeszyt. Das war keine Kartei, das war so ein Schulheft. Also, war das eine private Arbeit, die Sie da gemacht haben? To była prywatna sprawa. Proszę sądu, ja się dowiedziałem potem, że to była praca. Ten zeszyt mnie za jakiś miesiąc potem zginął i nawet miałem z tego powodu nieprzyjemności. Ja, dieses Heft ist mir dann nach einem Monat abhanden gekommen und ich hatte sogar...